Dzień dobry wieczór. Dzisiaj kolejne nagranie samochodowe w tych naszych chwilach uważności. I wiesz, bardzo chciałabym podziękować Ci za to, że jesteś, że słuchasz tych nagrań, bo wcale nie musisz. I chciałam podziękować każdej i każdemu z Was, kto zostawia komentarz pod filmikiem, bo ja wtedy wiem, że mamy tą jakąś interakcję ze sobą, że mnie słuchasz, że to, co tutaj opowiadam, to, o czym mówię, co rozmyślam, że jakoś to z tobą rezonuje albo nie. I to jest też ok, ale fajnie jest mieć taki dialog, więc naprawdę bardzo dziękuję za wszelkie słowa z twojej strony. Jest mi niezmiernie miło. Wczoraj było bardzo, bardzo gorąco i było nagranie z nad jeziora. Dzisiaj, no już taki dzień powszedni, trochę załatwiam sprawunki, stoję na parkingu. Odebrałam przed chwilą kolejne książki z księgarni, bo mam tyle obfitości w życiu, taką moc błogosławieństw, że mam po prostu vouchery do księgarni, więc sobie te vouchery wykorzystuję jak tylko mogę. No i pokażę Ci tak przy okazji, co właśnie odebrałam. Odebrałam drugą w moim życiu talię kart, takich do pracy z podświadomością, psychologicznych, powiedziałabym, z tej serii ezoterycznej chyba. To są karty, które bardzo dawno chciałam mieć. Mudry. Mudry dla ciała, umysłu i ducha, czyli sposób, w jaki układamy dłonie, ma ogromny wpływ na to, jak przepływa energia w naszym ciele, w naszym duchu, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ja zauważyłam nieraz podczas medytacji właśnie, że ja lubię, kiedy sobie właśnie mam taką osobistą chwilę uważności, kiedy sobie chcę pomedytować, pobyć ze sobą, lubię te swoje dłonie w specyficzny sposób układać. I zawsze robiłam to dosyć naturalnie. Naturalnie też dotykałam swojego ciała dłońmi w różnych miejscach, w których potrzebowałam. Naprawdę czując tą energię. Im bardziej medytujemy, im więcej tej świadomości, a energia podąża za uwagą, ściągamy do swojego ciała, do swojej fizyczności, tym bardziej możemy poprzez to ciało odczuwać energię. I to naprawdę jest na to... Ojej, mogłabym o tym opowiadać i opowiadać. Pewnie tysiące książek już powstało o tym. O czuciu, o wyrażaniu się przez ciało, o traumach zapisanych w ciele. Ustawienia systemowe nawet też są bardzo czuciem energii poprzez ciało. O czym chyba nawet wspominałam na moim blogu w jednym z artykułów. Mam jeszcze trzy inne książki. Przy okazji odebrałam. Także kto wie, może będę te książki kiedyś też czytać albo o nich wspominać. Na pewno jest to literatura, która pomaga mi również pracować z Wami na indywidualnych sesjach czy podczas grupowych ustawień systemowych. Tak jak sobie na to patrzę, to Wylecz swoje pięć ran to jest na przykład cudowna książka o pięciu rodzajach ran, które mamy, przez co tworzymy pięć masek. Prawdopodobnie będę tę książkę właśnie też wykorzystywać w przyszłości. Być może zrobię jakiś cykl na ten temat, a może kurs, zobaczymy. Tak samo to, Wypełnić pustkę. Bardzo ciekawa książka, już się nie mogę doczekać, kiedy ją zacznę czytać. Żeby też
po pierwsze samej wzrastać, samej leczyć swoje rany, swoje traumy. I im więcej jest we mnie takiego zrozumienia tego, co się właściwie dzieje w życiu i jak to jest, im bardziej ja tego dotknę, im bardziej ja to przeżyję i przez to przejdę i tego doświadczę, tym bardziej jestem w stanie później pomagać moim klientom, prawda? Czy to właśnie na indywidualnych sesjach hipnoterapii, czy podczas tych grupowych spotkań, wieczorów z transem, które mamy, czy w czasie ustawień, w czasie warsztatów w grupie. No i tak to i widzicie. I miałam przygotowany bardzo fajny fragment dzisiaj ze Złotej Księgi, ale tak sobie myślę, ok, zostało 6 minut, a mam takie postanowienie, żeby te filmiki jednak nie były zbyt długie, a ten fragment, który wybrałam, jest dosyć długi, więc co powiecie na to, że ja dzisiaj po prostu wylosuję totalnie jakąś afirmację od Saint-Germain i nad tym się pochylimy. Zobaczymy, co tutaj jest, coś króciutkiego. No, losuję. Okej. Okay. Tutaj coś było takiego. No zobaczmy, co ja wylosowałam. Czytam po prostu, co jest. Wylosowałam akurat. Strona 232 w mojej książce. Jam jest wszechmocną obecnością rządzącą działaniem każdego człowieka. Jam jest wszechmocną obecnością rządzącą działaniem każdego człowieka. Wszędzie tam, gdzie jest centrum światła i intensywność skupienia, zawsze będzie istniał element, który będzie próbował wejść poprzez kogoś. To wznosi rusztowanie obronne, które będzie utrzymywało harmonijną atmosferę. Korzystaj często z jam jest obecnością, której nic nie może zaburzyć. No tak. Jeżeli nasze serce, nasz duch, nasza istota, jako iskra źródła przejawiająca, manifestująca życie w tym świecie fizycznym, jest każda i każdy z nas jest takim centrum światła, to znaczy, że jego promienie, nasze promienie, nie tylko emanują na zewnątrz, ale pozyskujemy je, dotykamy ich i przenikamy się również tym, co z zewnątrz. I kiedy sobie o tym myślę, to myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj, no może poza mistrzami wzniesionymi, typu Chrystus, Budda, awatarzy. Ale w większości przypadków jesteśmy tu po to, żeby doświadczać tej fizyczności, tego życia. Niesiemy duży bagaż traum, problemów i również cienia w tym naszym świetle. Więc naturalne jest pamiętać o tym, że mamy prawo i możemy, i jest to jak najbardziej etyczne i fajne i potrzebne, aby pamiętać też o tej swojej ochronie, o tym, że tylko najczystsze światło i miłość i dobro i to, co dla mnie korzystne, przyjmuję, a reszty nie światła nie zbieram, bo nie jest to dla mnie dobre, nie potrzebuję tego na ten moment. Na tę chwilę nie czuję, że
chcę, potrzebuję z tym pracować i to jest ok. Ponieważ jam jest obecnością, której nic nie może zaburzyć. Bo światło w ciemności świeci, bo ja wyrażam taką wolę i intencję, aby tylko najczystsze światło przeze mnie emanowało do świata i to samo, aby do mnie powracało. I z tym nas zostawiam dzisiaj. Dziękuję, że jesteś. Pa!